Witam ponownie. Kolejny test. Tym razem testujemy sobie akumulator z serii Frankenstein. Niestety pacjent umarł, więc jeszcze będzie robiona sekcja zwłok. No, co tu mamy ustawione? Mamy ustawione 50 W. Będziemy ciągnąć do 1 V. Aktualnie mamy 8 V z haczykiem i mamy zmodernizowane chłodzenie. Na górze mamy 8, na dole mamy 6. Od razu są kolanka, teraz idzie to w miarę normalnie postawić. Mamy ciśnienie na pompie, w końcu mamy przepływ. Będzie osobny filmik z diagnostyki za pomocą tego. Dobra, to co? Lecimy na Szczecin, jak to się mówi. Spróbujemy to odpalić. Co tu się będzie działo? Za dobrze to nie wygląda. Ciągniemy 50 W. Temperatura minimalnie rośnie. No ale za dużo tutaj chyba nie wyciągniemy z tego. Ale daje radę. Jak na razie daje radę i temperatura za bardzo nie rośnie. Jak na razie. 27 stopni. Blok jest zimny. Drugi też jest w miarę zimny. Może by było troszeczkę lepiej, jakby był większy przepływ, ale w obecnej chwili lepszy ryc niż nic. Teraz mamy w ogóle przepływ. Poprzedni test był robiony na sucho. Czyli po prostu rozproszona tylko została energia cieplna do otoczenia i do węży. Dobra, tu sedamy czujnik temperatury. Nie wiem, czy on cokolwiek nam tutaj zmieni. Bo raczej akumulator się nie nagrzeje, z racji, że on już i tak jest tak wydojony, że jemu to wszystko jest jedno, jak to się mówi. No ale zobaczymy. Na razie leci. Chyba to chwilę potrwa, coś mi się tak głupio wydaje. Ale mamy już 1,3 W, 200 mAh. Toż to szok. Lecimy z tematem. Te chwilę to potrwa. Więc myślę, że przerwę filmik, nagrywanie, aż jak to się mówi, coś będzie bliżej końca albo coś takiego. Bo to chwilę potrwa. Dobra. To do zobaczenia. Na razie. Dobrze, test trwa, jedynie muszę przerwać go, bo jak sobie dałem czujnik temperatury, ten zewnętrzny, na płytkę, mam nadzieję, że będzie widać, to jest jako external temp, na dole to jest i pokazuje około 120 stopni. A stawiam na to, że ten element dużo dłużej tak nie wytrzymie, bo praktycznie ciągniemy 10 amper. Muszę tutaj dobrze trafić, żeby tą temperaturę złapać. Muszę tam radiator wstawić, bo tak to nie może być i chyba ustawimy na stały prąd, na przykład na 1 amper i będzie sobie ciągło 1 amperem, bo te 50 W przy tak niskich napięciach nie jest zdrowe dla urządzenia. Choć sam element główny daje radę, bo ma tylko 27 stopni. Mam nadzieję, że to wszystko było widać, co ja pokazuję. Więc na razie przerywam, daję sobie stop. I muszę zmienić sposób. Napięcie, tak. Nie tak. Damy sobie
3 ampery i start. I lecimy dalej i będziemy po prostu ciągnąć 3 amperami, bo ten elemencik tutaj to jest zapewne jakiś klucz, który steruje elementem oporowym. Na pewno teraz temperatura spadnie i to będzie trwało dużo, dużo dłużej. No bo ciągniemy tylko 17 W zamiast 50, no ale trudno. Przyjdę zaś, jak to się mówi. A ogólnie akumulator troszkę pozaciągał korasy. Zobaczymy, jak mocno zaciągnie, jak będzie tak daleko. Dobra, to do później. No i dobrze, chwileczka minęła. Widać, że dość dobrze sobie radzi Dell 24, ale damy mu troszkę więcej żreć, bo to potrwa w nieskończoność. Damy mu 4 ampery. 4 ampery powinno dać radę. To się staram jakoś ten czujnik dać, żeby mniej więcej monitorować wzrost temperatury. Mi się udało ten czujnik dać tak, żeby leżał jakby przy radiatorze. No ale będę się później bawił, nie będę was zanudzać. Chcę to wydoić do tego 1 V. Zobaczymy, ile tego tutaj jest. Na razie 13 amperogodzin udało się wysępić. Zobaczymy, ile się uda później. Dobra, to nic. Na razie. Witam. A więc test się skończył. 5 godzin. Mamy 22,7 amperogodziny i... Jak to odczytać? 122,5 watogodziny. Zostawimy pacjenta w ten sposób. Napięcie mu chyba spada, odbija. Nie wiem. Temperatury w porządku są. Jedynie będę musiał ten element jakoś wymyślić, żeby schłodzić. Mam takiego szalonego pomysła, żeby z tej strony nie za bardzo, ale z tej strony mam blok miedziany, żeby jakoś tutaj to wyciągnąć i tutaj mu dołożyć takiego ala heat pipe'a, albo go odlutować i dać go nad heat pipe'a i przylutować do tego bloku, żeby był na stałe, a później elektrycznie go scalić z tym. Żeby on się nie grzał, żeby mogłem spokojnie sobie 10 amperami rozładowywać. Stawiam, że to jest klucz do tego MOSFETa. I on po prostu bierze część tego wszystkiego na siebie. Jakby, tak jak Rafał mówi, jakby był wentylator, to prawdopodobnie by schłodził wszystko. Przynajmniej, no nie wiem, czy do 10 amper, ale by schłodził go na pewno. A tak jak jest pasywnie, to jedynie... To, że to jest na płytce, tutaj obok, to się lekko tutaj jakoś schładza, ale patrzę i to jest osobny obwód. I to jest chyba osobny obwód, choć przecież to jest dobra, będę kombinował, jak to będę miał na górze. Na razie podsumowanie, troszeczkę idzie z takiego trupa wyciągnąć. 22 amperogodziny z akumulatora, który ma 70. To tak trochę słabo, ale można policzyć, ile cel faktycznie szerzyło. No może jakbym go do zera wydoił, to by może szło jeszcze bardziej, ale nie chcę go aż tak męczyć, bo jeszcze mam na ten akumulator i wiele innych jeszcze mam pomysłów, ale to w swoim czasie. Układ dał radę, to tak nad wiaderkiem jest, bo po prostu lepiej widać. Chciałem zobaczyć, czy coś leci. Na szczęście tylko coś tutaj
z poprzedniego montażu zostało. I widzę, że na pierwszym biegu mamy pierwszy bieg i zużywamy 23 W, czyli nie 30, tylko 23 i mamy 0,95, coś takiego. Na większym biegu widać, że przewalamy przez jedynkę. Mam nadzieję, że widać. Teraz jest drugi bieg. Uj, przewaliłem do trzeciego. No, zamykamy licznik. Ok, drugi bieg. Pierwszy bieg. Pierwszy bieg daje radę. Dobra. Zbieram zabawki i będziemy kombinować zaraz dalej. Jak to się mówi. To nic. Dziękuję bardzo. Lajki, subskrypcje, komentarze. Mile widziane. Może ktoś będzie wiedział, jak można to przerobić. Może ktoś coś podobnego kiedyś watował. Nazwijmy to tak. Więc dajcie znać. Jeszcze raz dzięki. Pozdrowienia. Do zobaczenia.